Okay, so yeah, so we're going to get started. Zaczynamy. So basically, if you sum up the Bible, it goes, there's God, there's the devil. Jeśli sumujesz sobie Biblię, to zobaczysz, że jest Bóg i jest diabeł. They do not like each other. Nie lubią się wzajemnie. But somehow religious tie them together. Ale w jakiś sposób religia ich powiązała ze sobą. So my job is to separate them out. I moim zadaniem jest ich rozdzielić. Because when I look at the Bible, they're not tied together. Bo ja widzę w Biblii, że oni nie są ze sobą związani. So in my head, when they were tied together, I had a lot of issues. Więc w mojej głowie, kiedy one, kiedy to było związane ze sobą, to miałem wiele problemów. And here is a good example. I taki jest dobry przykład. So if a murderer came in into this building. Kiedy wszedłby tutaj jakiś morderca and he had on a t-shirt, I kill people. I na koszulce miał napisane zabijamy ludzi. And he had a big machine gun. I miał wielką maszynową karabin. And all he does is kills people. I jedyne co by robił, to zabijałby ludzi. And everybody knows what he looks like. I on by, wszyscy by wiedzieli, jak on wygląda. If he was to walk into here, jeśli by tu wszedł, you'd realize that there's a problem. Zdawałbyś sobie sprawę, że jest problem. And so this is who devil looks like. I tak właśnie wygląda diabeł. He is a problem. On jest problemem. But what religion did, ale religia zrobiła tak, it masked him. Że go po prostu zamaskowała. And he hangs around people, i on porusza się po prostu pośród ludzi. And nobody's looking for him. I nikt nie patrzy za nim. Everybody thinks that he's part of them. I wszyscy myślą, że to jest jej część nas, tak? Because God works with him supposedly. Bo prawdopodobnie Bóg z nim współpracuje. And then God would send him to kill you. I wtedy na przykład Bóg wysyła, żeby zabić cię. So we just allow him to hang around in our life. Więc pozwalamy, żeby on się gdzieś patoczył po naszym życiu. And then he kills somebody. I wtedy kiedy kogoś zabije. And we say God did it. Mówimy, że to Bóg zrobił. I mean, that's how silly today's Christianity sounds like. Tak wygląda, tak śmiesznie to wszystko wygląda w dzisiejszym chrześcijaństwie. We need to learn. Musimy się nauczyć. The devil is bad. Że diabeł to jest coś złego. All the time. Cały czas. He's an enemy. On jest wrogiem. We need to see him from a distance. Musimy widzieć go z dystansu. Do not allow him to come anywhere near us. I nie pozwalać, żeby się zbliżał if you w ogóle. See him coming, kiedy widzisz, że się zbliża, take him out. Musisz go usunąć, wykopać. Do not allow him to get anywhere near you. Nie pozwalać, żeby się w ogóle zbliżył he's do ciebie. On jest wrogiem. All the time. Cały czas. He's death. On jest śmiercią. He's darkness. Jest ciemnością. He's evil. Jest zły. He's a liar. Jest kłamcą. He's complete opposite of everything what God is. Jest kompletnym przeciwieństwem tego wszystkiego, czym jest Bóg. So we need to remove all the gray. Więc musicie usunąć wszystkie te części szare. The more that we separate the two, i kiedy oddzielamy, im bardziej oddzielamy Boga od diabła, the easier it's going to be to live. To będzie łatwiej żyć. Because we know what to do then in what situation. Bo wtedy wiemy, co robić w każdej sytuacji. If a thief breaks into your house, jeśli włamywacz wejdzie, złodziej wejdzie do twojego domu, and you know that he's a thief, i on wie, że jest diabł, że jest złodziejem, you're going to grab a bat and you're going to start trying to get him out. Więc coś, złapiesz coś i będziesz chciał go wygonić z domu. You're not gonna allow him to stay in your house, nie pozwolisz mu zostać w swoim domu. You know that he's a bad person. Bo wiesz, że to jest zła osoba. Then why do we allow the devil to hang around? Więc dlaczego pozwalamy diabłu ponosić it's because się? Subconsciously we believe that he's okay. Bo podświadomie gdzieś tam myślimy, że on jest w porządku. Because God uses him. No bo Bóg go używa. And it's God's will for him to do bad stuff in your life. I że to jest Boża wola, żeby on robił złe rzeczy w twoim życiu. You guys understand that? Rozumiecie to? It cannot be like that. To nie może tak być. It clearly states, i jest jasno powiedziane, that they are at war. Że oni są w wojnie. So, James 4, Jakuba 4, we're going to continue in verse 7, it says, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Werset 7. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Okay. So now let's put that on the graph, how that looks like. Więc spójrzmy tutaj na grafikę, jak to wygląda. So where do we submit to God? Gdzie się poddajemy Bogu? Here. Tutaj. We submit to God here. Poddajemy się. Where do we resist the devil? A gdzie sprzeciwiamy się diabłu? Here. Tutaj. Where does he flee? A gdzie on ucieka? From here. Stamtąd.
So you see, it's three parts. So if you look at the Bible and you start understanding where what fits in, it makes it very simple. Więc kiedy patrzysz na Biblię i umiejscawiasz, co gdzie jest, to się staje proste. So that's how we minister deliverance. W taki sposób służymy uwolnieniem. So yesterday, wczoraj, we discussed, omawialiśmy, that God's word says, że Boże Słowo mówi, that we have to forgive. Że musimy wybaczyć. What did we do? Co zrobiliśmy? We submitted to God here. Poddaliśmy się Bogu tutaj. And then we decided, a potem zdecydowaliśmy, if I have any bitterness or unforgiveness, że jeżeli mam jakiś gniew lub niewybaczenie, więc diabeł, I will resist it. I będę się temu przeciwiał. We resisted it here. Sprzeciwiliśmy się temu tutaj. We kicked him out. Wykopaliśmy go. And you breathed out and he left here. I on wyszedł tamtędy. Do you guys see how simple rozumiecie, that works? Widzicie, jak to działa? That is the process. To jest proces. So the spirits try to sneak in, abide in here. Czyli demony chcą tutaj się przechytrzyć, tu się usadowić. They lie to you over here. Kłamią ciebie tutaj. And say, oh, it's okay, you can be, you don't have to forgive people, it's okay, you can live like that, it's good. I mówi tak, nie, spoko, nie musisz tak wybaczać wszystkim od razu. The person is bad, he deserves for you to hate him. Ta osoba jest zła, to ona zasługuje na to, żeby ją nienawidzić. And you develop hate here. I tutaj rodzi się nienawiść i gniew. And then the devil attacks your body. I wtedy diabeł atakuje twoje ciało. So in order for you to stop this, więc żeby temu zaprzestać, you have to submit to God here. Musisz poddać się Bogu tutaj. In the spirit realm, w duchowym świecie, God said, Bóg powiedział, wybacz. You forgive here, wybaczysz tu, and he leaves here. I on tutaj opuszcza stąd. And then you have no problems. I nie masz problemów. Does that make sense? Czy to... See, like before, when I used to read that, like it did not make sense. How do I submit to God? How do I resist the devil? How does he flee? I didn't understand that, but once I started understanding where how it works, it became very easy. Więc to wcześniej to nie trudno mi było zrozumieć, jak w jaki sposób mam się poddać Bogu, w jaki sposób mam się sprzeciwić diabłu i w jaki sposób on ode mnie ucieknie. Nie wiedziałem, nie robiło to dla mnie, nie rozumiałem tego. Natomiast teraz rozumiem, jak się to podzieli na te części, to jest to zrozumiałe i łatwe. So when I read the Bible, kiedy czytam Biblię, and the Holy Spirit shows me, okay, this is the truth. I Duch Święty pokazuje mi to. I decide and I agree. Decyduję i zgadzam się. I do that here. I robię to tutaj. Then I start moving on it. I start doing something about it. I wtedy zaczynam coś robić z tym. I do that here. I robię to tutaj. See, God's word's already settled here. Everything that's here is already settled. That's not changeable. Boże Słowo jest ustanowione i ono jest niezmienne i ono jest stałe. God takes care of this. I Bóg się tym zajmuje. And he already did. I on już się tym zajął. So our job starts here. Ale nasza praca zaczyna się tu. Once we see this truth, kiedy widzimy tę prawdę, in the spirit, w duchu, or in God's word, czyli w Słowie Bożym, because God's word is spirit and life, bo Boże Słowo jest duchem i prawdą, I agree with it, zgadzam się z tym, that is me submitting to God. Czyli że mam się poddać Bogu. Because I submit to his word. Bo się poddaję jego słowu. And then I start resisting. I stawiam opór. I start seeing, wait a minute, I have bitterness and forgiveness in my heart. Mówię na przykład, no zaraz, ale ja mam gniew i nieprzebaczenie w swoim sercu. Whatever has happened in my soul, to co się stało w mojej duszy, does not line up my submittance to God. Nie zgadza się z tym, że się poddałem Bogu. So I have to do something. Więc muszę coś zrobić. Who does this part, God or me? Kto robi tą część, ja czy Bóg? I have to do it. Ja to muszę zrobić. God tells us to renew our mind. Bóg mówi nam, żebyśmy odnowili umysł. God already finished his part. Bóg skończył już swoją część. And then he tells me to resist the devil. I mówi mnie, że ja mam się przeciwstawić diabłu. See, it does not say, to nie mówi, to on nie mówi, że submit to God, oddaj się Bogu, and God will resist the devil for you. I że Bóg sprzeciwi się diabłu za ciebie. It does not say that, correct? Nie mówi tak. See, who has the Bible? Kto ma Biblię? Everybody can see that it says you resist the devil. Wszyscy mogą sprawdzić, że to ty. We are to resist the devil. Ty sprzeciwiasz się diabłu. Jesus already beat him. He's already done. As far as Jesus is concerned, he already beat him. Jezus pokonał oczywiście diabła. Jeśli chodzi o Jezusa, to on pokonał diabła. So if we pray to God, jeśli modlimy się do Boga, and say, God, remove this anger from me, i mówimy, Boże, usuń tą złość ze mnie. Can he ever do that for you? Czy on może to dla ciebie zrobić? No,
can never do that for you. Nie może tego zrobić dla ciebie. Because he would be going against his word. Bo by występował przeciwko swojemu słowu. God said, Bóg powiedział, that he put his word, że umieścił swoje słowo above his name. Ponad swoje imię. He cannot do anything against this word. Nie może nic zrobić przeciwko temu słowu. It doesn't matter how much you pray. Nieważne ile się modlisz. It doesn't matter how much you beg him. I ile go błagasz. Or fast. Albo pościsz. Or do whatever. Albo cokolwiek. He cannot go against his word. On nie może wystąpić przeciwko swojemu słowu. He commanded us to resist the devil. Powiedział, że my musimy się sprzeciwić diabłu. And when we resist the devil, i kiedy to zrobimy, what does he do? Co zrobi? He flees. Diabeł ucieknie. So for us, for those that experienced it yesterday, tych, którzy doświadczyli tego wczoraj, we follow this process. My właśnie ten proces przeprowadziliśmy. We listened to the word. Posłuchaliśmy słowa. We agreed and submitted to what God said. Zgodziliśmy się z tym, co powiedział Bóg. Then we resisted the devil. Sprzeciwiliśmy się diabłu. We said, spirit of bitterness and unforgiveness in Jesus' name, go. Powiedzieliśmy duchu gniewu i nieprzebaczenia w tej chwili w imieniu Jezusa wyjdź. And then the devil has to obey. Then he leaves. I wtedy diabeł musiał odejść, musiał wyjść. Now if you came up here, a kiedy przyszliście tu, and we took you by the hands, i złapaliśmy cię za rękę, and we said, oh Lord, i byśmy powiedzieli, o Panie Boże, have mercy on this beautiful lady. Miej litość nad tą piękną kobietą. Please get the spirit off of her. Proszę, zabierz tego ducha z niej. What would the devil do? To co by diabeł zrobił? He would laugh at us. Śmiałby się z nas. I'm not leaving. Ja nigdzie nie idę. You're not following the word. Ty nie podążasz za słowem. But that's what Christians do. Ale chrześcijanie tak robią. They pray their whole life. Modlą się całe życie. And asking God to do something. I proszą Boga, żeby coś zrobił. That God commanded us to do. Ale Bóg nam nakazał to robić. But see, God has a process in place. Ale Bóg ma swój proces opisany. See, a lot of people are against deliverance. I wiele osób jest przeciwko uwolnieniu. Why are they against deliverance? Dlaczego? Who hates deliverance the most? A kto najbardziej nie lubi uwolnienia? The one who needs to be delivered. Ten, który the ma devil. Być wypuszczony, czyli diabeł. He hates to be delivered out of you. On nienawidzi, żeby być w niego uwolnionym. On kocha być z tobą. He loves to torment you. On cię kocha krzywdzić. To jest jego praca. All the spirits are hired to do their job. Wszystkie duchy są zaangażowane do tego, żeby robić swoją pracę. Duch strachu has one job. Ma jedną pracę. To come into you. Przyjść do ciebie. And make you be afraid. I sprawić, że się będziesz bał. Spirit of anger. Duch złości. Has one job to do. Ma jedną pracę do wykonania. To come into you. Przyjść do ciebie. And make you very angry. I sprawić, że będziesz bardzo zły. To make you walk around. Że będziesz chodził. Yeah. I będziesz warczał na wszystkich. That is his job. To jest jego praca. And the more you allow. I kiedy ty mu na to pozwalasz. The bigger he gets. On się robi coraz większy. And the more he rouses. I on po prostu robi się coraz większy, rośnie. It sounds funny. To brzmi śmiesznie. But that is the reality. Ale taka jest rzeczywistość. That is how the devil works. Tak diabeł działa. And so when we follow the Bible, jeśli podążacie za Biblią, so the enemy, wróg, wants to stay in you. Chce zostać w tobie. And so he will do everything that he can. I zrobi wszystko. He will lie. Będzie kłamał. Deceive. Oszukiwał. To be able to stay with you. Żeby zostać z tobą. Because that is his job. Bo to jest jego praca. So our job, i naszą pracą, as children of God, jako dzieci Boże, as ministers of reconciliation, jako służba pojednania, is to bring freedom to people. Jest przynieść ludziom wolność. So when we follow what God said, więc jeżeli podążamy za tym, co mówi Bóg, we get 100% results. Mamy 100% skuteczność. So that's what Jesus did when he walked on this earth. I to jest właśnie to, co robił Jezus, kiedy chodził po ziemi. He walked on this earth. Chodził po ziemi. When he saw something that was done incorrectly. Kiedy widział, że coś nie działa tak, jak powinno. Something that was against God's will, God's word. Coś, co nie było zgodne z Bożą wolą. He would come to those spirits. Podchodził do tych duchów. Sicknesses and disease, which are also spirits. Choroby, dolegliwości, które też są duchami. And he would tell them. I mówił im. Come out. Wyjdź. So in the body of Christ, więc ciało Chrystusa, deliverance is supposed to be normal. Więc w ciele Chrystusa uwolnienie powinno być normalnością. The second that we see the enemy, od razu kiedy widzimy przeciwnika,
We should say in Jesus' name, come out, get out, go. Powinniśmy od razu zareagować i wyrzucić to z tego człowieka. Wyjdź teraz. That is supposed to be the norm in the church. To powinna być normalność w kościele. But for some reason, majority of the church is against it. Ale z jakiegoś powodu większość kościołów jest przeciwko temu. And then my question is, who are they listening to? A więc moje pytanie brzmi, kogo oni słuchają? Definitely not what God said. Na pewno nie tego, co mówi Bóg. Because if we're obedient to God's word, ponieważ jeżeli bylibyśmy posłuszni Słowu Bożemu, then they would do the word. Wtedy wykonywalibyśmy Słowo Boże. Jesus casted out spirits? Jezus wyrzucał demony? And he commanded believers to cast out spirits. I nakazywał swoim uczniom, żeby wygonali demony. Because if the church was doing that, ponieważ kiedy Kościół to robił, then there would be no issues in the church. Wtedy, jeżeli Kościół by to robił, wtedy nie byłoby w Kościele problemów. The second somebody got cancer, w momencie, kiedy ktoś zostaje zaatakowany przez raka, when a baby cancer comes in, kiedy dzidziuś rak przychodzi, ponieważ kiedy rak przychodzi, on zaczyna najpierw od bycia małym. And sometimes it grows for years, a potem rośnie i rośnie czasami latami. And then when it's stage four, i potem kiedy przychodzi czwarty poziom, all of a sudden when it becomes physically visible, nagle staje się widoczny fizycznie, all of a sudden like, oh wow, what do we do now? Nagle jesteśmy przerażeni, mówimy, ojej, co teraz mamy zrobić? But if we were spiritually alert, ale jeżeli bylibyśmy tak duchowo przezorni and we're led by the Spirit, i prowadzeni przez Ducha and we're sitting in our seat in church, i siedzieli na naszych siedzeniach w kościele and somebody came into the church, i ktoś by przyszedł do kościoła and they look completely normal, i wyglądałby całkowicie normalnie, you turn to them, odwrócilibyśmy się do nich, położyli rękę na nich and say, Jesus name, i powiedzieli w imieniu Jezusa, Spirit of cancer, duchu raka. I see you just snuck in. I see you just snuck in. Widzę, że właśnie się próbujesz dostać do środka. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Come out. Wyjdź. And that's it. And it left. I tyle. I on odchodzi. And it's over. I jest po wszystkim. And the cancer comes into another person. I kiedy rak przychodzi do innej osoby. And the person shows up to church. I ta osoba też pojawia się in w kościele. Jesus name. W imieniu Jezusa. Come out. Wyjdź. Arthritis comes into somebody. Przychodzi artretyzm. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Arthritis. Artretyzmie. Come out. Wyjdź. And if we do that, jeżeli będziemy to robić, nobody will be sick. Nikt nie będzie chory. People that are new believers, ludzie, którzy są nowonarodzeni, don't understand the spiritual things, którzy są nowymi wierzącymi, nie rozumieją so do końca. People that are more experienced, nie rozumieją do końca tej duchowej rzeczywistości. Be able to help them and cast all those things out. A ci, którzy są starsi duchowo, powinni im pomagać i wyganiać te demony. Why do we wait till it gets to stage four and then we don't know what to do with it? Dlaczego czekamy, aż to osiągnie poziom czwarty, kiedy trudno jest poradzić i ta osoba umiera? We allowed that thing to stay in the church, coming to Sunday services for many years. Pozwalamy tej rzeczy przebywać w naszym kościele i przychodzić do naszego kościoła wiele lat. And then it kills the person. A ona potem zabija tą osobę. Is that okay? To jest okay? No. It should not be like that in the church. Nie, tak nie powinno wyglądać w kościele. We need to see the devil from a distance. Powinniśmy widzieć diabła z odległości. We need to see it as an enemy of God. Powinniśmy widzieć go jako przeciwnika and Bożego. The second we notice it, i kiedy tylko go zauważymy, we say immediately, come out. Mówimy od razu, wyjdź. And it's that easy. I to jest takie łatwe. If we do our job, jeżeli wykonujemy swoją pracę the way God commanded us to do it, w taki sposób, w jaki Bóg nas... We will have no problems. Jak Bóg nam to powiedział, we nie będzie problemu. Those problems. Będziemy omijać te problemy. If we believe, jeżeli wierzymy, that God's will, że Boża wola is for us to have divine health, jest taka, żebyśmy byli zdrowi, we will kick out the sicknesses and disease, będziemy wyrzucać te choroby immediately, od razu. The second they come in. Jak tylko się pojawią. They're still in the entryway. In the entry of the house. One są cały czas na wejściu. They don't even know where to settle yet. I nie mogą się jeszcze ustatkować. They're figuring out if they're gonna go to the stomach or to the leg or to the head, to the brain. They're still figuring out where they want to go. Jeszcze się zastanawiają, czy może pójdą do żołądka, czy może do głowy, czy może do ręki, czy gdziekolwiek. A pójdą tam, gdzie im pozwolimy. And we kick them out immediately. A my powinniśmy wywalić się od razu. Because we know that sickness is of the devil and it has to go. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że choroba jest od diabła i powinna odejść. The body of Christ, ciało Chrystusa, needs to be on guard. Powinno być cały czas w gotowości. If God has an enemy, jeżeli Bóg ma wroga, we have an enemy. My mamy wroga.
and we deal with the enemy, i my radzimy sobie z wrogiem. The way God would deal with the enemy. W taki sposób, jaki Bóg poradziłby How sobie z wrogiem. God deal with the enemy? Jak Bóg radzi sobie z wrogiem? Jesus showed us an example. Jezus pokazał nam przykład. He said, if you've seen the Father, powiedział, że jeżeli widzieliście Ojca, you've seen me. Widzieliście mnie. I reversed it right now. Teraz odwróciłem. Because Jesus actually said, ponieważ to, co Jezus naprawdę powiedział, if you've seen me, jeżeli widzicie mnie, you've seen the Father. Widzieliście Ojca. So that means it's the same way. To jest to samo. Jesus represents God, Jezus reprezentuje Boga, and God represents Jesus. A Bóg reprezentuje Jezusa. And Holy Spirit represents them both. A Duch Święty reprezentuje They all oboje. Work together, wszyscy pracują razem. And what's their goal? A jaki jest ich cel? To restore your spirit, soul and body. Aby odnowić twojego ducha, duszę i ciało. Because Jesus paid the price. Ponieważ Jezus zapłacił cenę. So our right, a więc naszym prawem, as believers, jako wierzących, to have a perfect spirit, jest posiadanie doskonałego ducha, that God takes care of, którym zajął się Bóg, have a perfect soul, mieć doskonałą duszę, that we're responsible for, za którą my jesteśmy odpowiedzialni, and have a perfect body. I mieć doskonałe ciało. See, when all of this is aligned, więc kiedy to wszystko jest współgra ze sobą, then we can operate like Jesus. Wtedy możemy zacząć działać jak Jezus. We can go do the job of the kingdom. Możemy wyjść i wykonywać pracę Królestwa. So that's why it can never be God's will to take somebody out. I dlatego to nigdy nie może być Bożą wolą, żeby kogoś wyeliminować. Because he never took Jesus out. Ponieważ on nigdy nie wyeliminował Jezusa. Jesus operated. Jezus działał with a perfect spirit, w doskonałym duchu, perfect soul, z doskonałą duszą, perfect body. W doskonałym ciele. His focus, jego skupienie, jego, was on to restore the kingdom of God. Jego celem było, aby odbudować Królestwo Boże. He would walk through his day, szedł przez swój dzień i wszystko, co zobaczył, co nie wyglądało tak, jak mogłoby wyglądać w niebie, naprawiał to. Po prostu. Więc dlatego my musimy naprawić to wszystko, patrząc w Słowo Boże, widząc, jakie jest Królestwo Niebieskie i kiedy idziemy przez nasze życie, jeżeli widzimy coś, co nie wygląda właściwie, wyrzucamy to, naprawiamy to. Jeżeli przychodzi burza, nakazujemy, żeby nie przyszła. Last year, two years ago, there was a big hurricane coming towards one of our churches in Naples, Florida. Dwa lata temu przychodził, zmierzał w kierunku kościoła na Florydzie huragan. And we have our Dominion Life Naples church there. My mamy tam kościół Dominion Life. And so they spoke against it. Więc zaczęliśmy wypowiadać słowa przeciwko temu. And very last minute, i w ostatniej chwili, that storm went north from them. Ta burza poszła na południe. And the only thing they got is some water came in. I tylko trochę wody przyszło. But none of the members of the church, ale żaden członek kościoła, got any water in their house. Nie został zalany, jego dom nie został so zalany. It did not affect anybody in their church. Więc to nie dotknęło nikogo, kto był w kościele. Why? Because they know their authority. Dlaczego? Ponieważ oni znają swój autorytet. And they know that if their house was in heaven, wiedzą, że ich dom jest w niebie. It cannot come in into their house. A więc to nie może przyjść do ich domu. Because if water comes into the house, ponieważ kiedy woda wejdzie do ich domu, it destroys everything in the house. Będzie niszczyć wszystko, co jest w ich domu. God gave them all the stuff in the house. A to Bóg dał im te rzeczy w tym domu. Their job is to keep it and to tend to it. A więc ich zadaniem jest opiekować się tym i dbać o to. They did their job, więc oni wykonali swoją pracę. And they protected what God gave them. I ochronili to, co Bóg and im dał. Did not lose anything. I nie stracili niczego. Instead, when the storm was over, natomiast kiedy burza się skończyła, what they ended up doing, to co oni zaczęli robić, because all of their stuff was good, ponieważ wszystkie ich rzeczy były dobre, they were able to go help their neighbors, mieli możliwość pomóc swoim sąsiadom and get the water out of their house. I usunąć wodę z ich domów. They were not busy dealing with their stuff, nie byli zajęci naprawianiem swoich rzeczy, because they took care of their stuff, ponieważ zajęli się swoimi rzeczami. The Bible way, biblijny sposób, did not allow the devil to touch him, nie pozwolili diabłu dotykać ich, and had the time to go minister and help others. Dzięki temu mieli czas, żeby pomagać innym.
See, that is how the kingdom of God works. Widzicie, tak właśnie działa Królestwo that Niebieskie. Is how Jesus operated. To jest właśnie sposób, w jaki Jezus działał. You're not gonna see him there where Jesus walked around. Nie zobaczycie Jezusa chodzącego. And then the devil just wiped them out. I diabła targającego Jezusem. And then they had to take a week off. I potem Jezus musiał wziąć sobie wolne przez na tydzień. All their meetings. Odwołać wszystkie spotkania. To figure out how to deal, how to get them. Żeby się poskładać i wymyślić nowy sposób realizowania tego celu. Jesus walked untouchable. Jezus chodził nietykalnym. Because that is what God commanded him to do. Ponieważ Bóg nakazał mu, żeby tak robił. And that's what God commands us to do. I to jest coś, co Bóg nakazuje nam. You guys see how simple that is? Widzicie, jakie to jest proste? So again, submit to God. A więc ponownie, poddajcie się Bogu. Resist the devil. Oprzyjcie się diabłu. And he will flee from you. A on odejdzie od was. It's a spiritual law. To jest prawo duchowe. So anything that you see in the Bible. Więc wszystko, co widzicie w Biblii. That is the truth. To jest prawda. The Bible says. Biblia mówi. The truth will set you free. Prawda was oswobodzi. So you submit to that truth. A więc poddajecie się prawdzie. And then you resist the devil. And then, i opieracie się diabłu. In here. Tutaj. And you keep resisting him. I opieracie się mu. Till he leaves here. Aż wycofa się tutaj. And you don't stop. I nie przestajecie. Until he's gone. Dopóki nie zniknie. It doesn't matter how much time. Nie ma znaczenia, jak długo to trwa. Remove the time out of it. Usuńcie z tego czas. Focus on what God said. Skupcie się na tym, co powiedział Bóg. Focus on submitting to God. Skupcie się na tym, żeby poddać and się Bogu. Focus on resisting the devil. I żeby opierać się diabłu. And stand on it. I stójcie na tym. Until he flees from you. Aż odejdzie. The devil has to obey the spiritual law. Diabeł musi przestrzegać duchowych praw. If we follow the spiritual laws of God, jeżeli przestrzegamy praw duchowych, the devil obeys. Diabeł będzie posłuszny. Nie ma wyboru. It's interesting here that it says resist the devil. To jest interesujące, że pisze tutaj, żebyśmy opierali się diabłu. Because he might not want to leave right away. Ponieważ on może nie chcieć od razu wyjść. He's gonna see whether or not you even believe it. A on chce sprawdzić, bo może nawet nie wierzycie. In the beginning. Na początku. Once he figures out, i kiedy on się to zorientuje, that you are grounded and you believe, że jesteście ugruntowani i wierzycie, whatever area of your soul, w jakiejkolwiek miejscu waszej duszy, czy tam obszarze waszej duszy, on nawet nie będzie próbował. So the devil knows for me, a więc diabeł wie, that I settled the fact that Father God is good, że ja ustanowiłem w sobie, że Bóg jest dobry, and no sickness comes from him, i że żadna choroba od Niego nie przyjdzie. To zajęło mi trochę czasu, wiele lat, zanim zorientowałem się i ustanowiłem w sobie, że Bóg jest dobry, I had to settle it in the word, ponieważ musiałem to utwierdzić w Słowie for myself, dla samego siebie, ponieważ większość kościołów uważa, że Bóg współpracuje z diabłem. And for the first 25 years, that's all I was taught. I przez pierwsze 25 lat to było tylko to, czego byłem uczony. So I wanted to make sure for myself, based on the word of God, więc musiałem samemu przepracować to ze Słowem Bożym, that God does not work with the devil, że Bóg nie współpracuje z diabłem. And once I settled that, i kiedy to ustanowiłem w sobie, the devil no longer even brings me those thoughts. Diabeł nawet nie próbuje do mnie podchodzić z tymi problemami. To jest nienegocjowalne. That part of my mind, ta część mojego umysłu is filled already with the spirit. Już została wypełniona duchem. The devil cannot go against the spirit. Diabeł nie może przeciwstawić się duchowi. Because the truth, ponieważ prawda set me free, uwolniła mnie of the lies, z kłamstwa, that I used to believe, w które wierzyłem. Amen? Amen. And every aspect of our soul works the same. I każda część, każdy aspekt naszej duszy pracuje czy działa w ten sam so sposób. This evening, a więc dziś wieczorem we're gonna focus on fear, skupimy się na strachu, torment, cierpieniu, anxiety, przerażeniu, panic attacks, atakach paniki, rejection, odrzuceniu, self-pity, takiemu użalaniu się. And you'll be surprised, i zdziwicie się, when we're gonna go through the list, że kiedy przejdziemy przez listę, most people have a form of it. Większość ludzi ma jakąś formę tego. I shared my testimony. Ja podzieliłem się z wami moim świadectwem. I had a whole bouquet of them. I have? A whole bouquet. A mam cały bukiet tych świadectw. Every kind. Różne rodzaje. One came in. Jeden wszedł. And said, boys. I powiedział, chłopaki. This guy has lots of room for fear. Ten człowiek ma bardzo dużo miejsca dla nas. Chodźcie. Lots of space. Sporo miejsca.
I gnębiły mnie przez długi czas mojego życia. I jestem wdzięczny Bogu, że On uwolnił mnie od wszystkiego. Więc jeżeli nosisz w sobie takie rzeczy, dzisiaj będziesz miał szansę, aby poddać się Bogu, oprzeć się diabłu i patrzeć, jak odchodzi. Jak ucieka daleko, daleko od was. To jest Boża wola. Amen. Amen. In verse 8 it says draw near to God and he will draw near to you. W wersecie 8 jest napisane przybliżcie się do niego, a on przybliży się do was. How do we draw to God? Jak przybliżamy się do Boga? See, because God is a spirit. Widzicie, Duch jest Bóg jest duchem. So we draw to him with our soul. Więc przybliżamy się do niego przez naszą duszę. Because he already took care of our spirit. Ponieważ on już zajął się naszym duchem. This is already taken care of. To już zostało ogarnięte. So we draw to him through our soul. Więc przybliżamy się do niego przez naszą duszę. How do we practically do that? W jaki praktyczny sposób to robimy? We look at the manual. Patrzymy w naszą instrukcję obsługi. And look what the spirit is. Patrzymy, czym jest duch. And then yield to the Holy Spirit. Poddajemy się duchowi. And surrender it to God. I oddajemy to Bogu. And allow the spirit. I pozwalamy duchowi, the truth, prawdzie, to take over that spot. Aby przejęła to miejsce. Amen. Amen. Okay, so next we're gonna go to. Następnie pójdziemy. James chapter 1. Jakuba, rozdział 1. So there are some very important scriptures in here that we're gonna cover. Jest bardzo ważny werset, który chciałbym z wami przerobić. It says, my brethren. Mówi, I'll read the verse first and then okay. We'll stop. So I'll do verse 2 first. Yeah. Chapter 1, verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Werset drugi. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Everybody heard this verse, right? Każdy chyba słyszał ten wers. So the way I used to think about this verse. Więc kiedyś myślałem o tym wersecie. That God sends trials. Że Bóg zsyła próby. Is that true? To jest prawda? No. Nie. See, in a Greek translation it says, my brethren, rejoice. Wiecie, w literalnym tłumaczeniu greckim jest napisane, bracia, radujcie się. When you come across the trials. Kiedy przechodzicie, czy napotykacie próby. Why are they supposed to rejoice? Dlaczego powinniśmy się radować? Because they're brand new Christians. Ponieważ młodzi chrześcijanie. And when they come across a problem. Kiedy oni przechodzą przez problem. They need to rejoice. Muszą się radować. Because they will destroy this attack or whatever this is. I powinni się radować, ponieważ zniszczą to. They're gonna see a victory. To, z czym się spotykają, zobaczą zwycięstwo. Devil throws issues in our life. Diabeł rzuca problemy w nasze życie. So for example, if somebody got saved, na przykład ktoś został zbawiony, they became a new believer, stali się nowym wierzącym, and the devil gave him cancer. A diabeł dał im raka. So God is saying, więc Bóg mówi, rejoice, raduj się. Why do you rejoice? Czemu masz się radować? Because you will destroy, you will win. Bo zniszczysz to i będziesz zwycięzcą. The trial is not gonna hold you down. Ta próba nie jest po to, żeby cię pogrążyć. Don't rejoice in the trial. Nie raduj się z próby, that comes from the devil, która przychodzi od diabła. But rejoice that you're going to destroy the works of the devil. Ale raduj się z tego, że zniszczysz to, co diabeł przygotował. And also knowing that the testing of your faith produces patience. I w trzecim wersecie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Why do you need patience? Po co nam cierpliwość? Because remember we already read that you're supposed to resist. Bo pamiętacie, mówiliśmy o tym, że mamy się when opierać. You resist, it's a process sometimes. Kiedy się opierasz, to that jest process will proces. Will speed up as you go. I ten proces będzie przyspieszał z miarę doświadczenia. In the beginning the devil will wait to see whether or not you believe it. Na początku diabeł będzie czekał i patrzył, czy na pewno w to wierzycie. So the devil knows the spiritual law that we talked about. Więc diabeł zna te duchowe prawa, o których rozmawialiśmy. So when he sends cancer, for example. Więc kiedy na przykład wysyła tego raka. And most of the people will not even resist.
Większość ludzi nawet nie zacznie się opierać. So let's break it down over here. Więc przyjrzyjmy się temu bliżej. So the devil puts cancer in here. Diabeł wkłada nam raka. And most people i większość ludzi claim it przyznaje się and say my cancer. I mówi mój rak. Can you help me with my cancer? Czy możesz pomóc mi z moim rakiem? We'll go to the doctor, idzie do lekarza and we'll say doctor, i mówi doktorze help me with my cancer. Pomóż mi z moim rakiem. Does that line up with anything that we read into submit to God, resist the devil and he will flee? Czy to w jakikolwiek sposób jest zbieżne z tym, o czym rozmawialiśmy o duszy, o duchu i duszy? No. And again, it's okay to go to the doctor. I don't have anything against the doctors. If you don't know this truth, go to the doctor because they will help you to a certain degree till you figure this out. I znowu, nie zrozumcie mnie źle. Tu nie chodzi o to, że jest źle iść do lekarza. Jeżeli nie macie wystarczająco silnej wiary, nie umiecie sobie poradzić, nie ma nic złego, żeby pójść do lekarza, ponieważ on jest w stanie wam w jakiś sposób pomóc. Because when people ask us, hey, what do we do with doctors? Ponieważ często ludzie pytają, co mamy robić z lekarzami. You keep using them until you don't need them. Używasz ich tak długo, jak ich potrzebujesz. Once you figure out how this works, kiedy w końcu zrozumiesz, jak to wszystko działa and you get healed, i zostajesz uzdrowiony and you have divine health, i chodzisz w Bożym zdrowiu, you won't need the doctors. Już przestaniesz potrzebować lekarzy. But if you don't have this figured out, ale jeżeli tego jeszcze nie rozgryzłeś and you don't go to the doctors, i nie chodzisz do lekarza, you're gonna die either way. Prawdopodobnie umrzesz. So get help any way you can. Więc korzystaj z pomocy takiej, jaką możesz znaleźć. But if the doctors are this process, ale lekarze odpowiedzialni są za tą część. And they will help. I oni pomogą. And they're good people. They try to do most of them are good people. They try to help. I to są dobrzy ludzie. Oni próbują nam pomóc, chcą nam but pomóc. But it's not a permanent solution. Ale to nie jest ostateczne rozwiązanie. The permanent solution, to właściwe rozwiązanie, is to submit to God, jest poddać się Bogu, resist the devil, oprzeć się diabłu, and he will flee. I on odejdzie. Because typically what we see in the healing room, ponieważ zwykle to, co widzimy w pokojach uzdrowień, cancer with through the medicine, to ludzie, którym udało się pokonać raka przez medycynę, within some time, po jakimś czasie it comes back anyways. On wraca. So sooner or later, więc prędzej czy później you're gonna have to figure out, będziecie musieli to rozgryźć, how to use the God's process. W jaki sposób używać Bożego procesu. And the sooner you figure it out, i im szybciej to zrobicie, the better off you're gonna be. Tym lepiej wam będzie. So why do not need a doctor? Więc dlaczego ja nie potrzebuję lekarza? Because I'm not allowing cancer to come in. Ponieważ ja nawet nie pozwalam rakowi, and żeby I have wszedł. Divine health. I chodzę w Bożym zdrowiu. That's how it's supposed to be. Tak to powinno działać. Figure out how not to allow sickness to come into your body. Zrozumieć i nauczyć się tego, jak nie pozwalać chorobie wchodzić do naszego have ciała. Have divine health. Żyć w Bożym zdrowiu. And you don't need a doctor. I wtedy nie będziecie potrzebowali lekarza. Okay, so we're not against doctors or medicine. Więc nie chodzi o to, że my jesteśmy przeciwni lekarzowi czy medycynie. We just believe something that's way better. Po prostu wierzymy w coś, co jest o wiele lepsze. Something that's permanent. Coś, co jest stałe. Because remember, whatever comes through the devil, through his system, ponieważ musicie pamiętać, że wszystko, co przechodzi przez diabła, przez jego system, it only helps temporary. Pomaga tylko chwilowo. So if you want to live a long life, okay. If you want to live a long life, więc jeżeli chcecie żyć długim życiem, a temporary solution is not good enough. To tymczasowe rozwiązanie nie jest wystarczająco dobre. A temporary solution might give you enough time. To tymczasowe rozwiązanie może dać wam wystarczająco dużo czasu, żeby rozgryźć to właściwe rozwiązanie. Do you guys understand that? Rozumiecie? Because a lot of people, ponieważ wiele ludzi do not know this, nie zna tego and do not go to the doctor. I nie chodzi do lekarza. And then they die. I umierają. And that doesn't help anybody. I to nikomu nie pomaga. Amen. Amen. So back to cancer. So the devil puts cancer in here. Więc wracając do raka, diabeł wkłada go tutaj. And then we realize that we have cancer. I wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy raka. We learn about healing. Uczymy się o uzdrowieniu. We went through the healing conference. Przechodzimy przez konferencję uzdrowieńczą. We heard what God said. Słyszymy, co Bóg powiedział. Like, oh yeah, that is correct. Okay, zgadzamy się z tym. Okay, have somebody pray for me. Niech się ktoś o mnie pomodli. Okay, and we start the process. I zaczynamy proces. Somebody prays for you. Ktoś się modli. Your symptoms left. Twoje symptomy odchodzą. Or maybe they didn't. A może nie. And you decided. I ty zdecydujesz. Oh, I must have not got healed. O, chyba jednak nie zostałem uzdrowiony. Guess what happens? Zgadnijcie, co się stanie. The cancer continues to stay. Rak dalej pozostaje. Because the devil, ponieważ diabeł did not see any resistance. Nie miał żadnego oporu. And because you did not resist, i ponieważ nie opieraliście się, proves to him, udowodniliście that mu, you did not submit to God, że nie poddaliście się Bogu. And cancer stays. I rak zostaje.
And so people will pray again for you. Więc ludzie znowu będą się o was modlić. And it might leave, i znowu może odejść. Or start leaving, albo zacznie odchodzić. And then the devil resists, i wtedy diabeł się opiera. By giving you another symptom, dając ci inny symptom. And then you will say, i wtedy powiesz. Oh, I didn't get healed. O, znowu chyba nie zostałem uzdrowiony. Nic się nie stało. I need to go find somebody else to pray for me. Muszę znaleźć kogoś innego, kto się o mnie the pomodli. Devil again sees that you're not resisting, diabeł znowu widzi, że się nie opieracie. And the reason you're not resisting, a powód, dla którego się nie opieracie, because you never submitted to God. Jest taki, że nigdy nie poddaliście się Bogu. So how do you know that you have submitted to God? Więc po czym można poznać, że poddaliście się Bogu? You decide, decydujecie, by his stripes, że przez jego rany jestem uzdrowiony. That is you submitting to God. To jest poddanie się Bogu. And then when somebody prays for you, i wtedy, kiedy ktoś się o was modli, you're gonna walk away, odejdziecie, you're gonna say, Father God, i powiecie, Boże, I thank you, dziękuję Ci, I am healed, że jestem uzdrowiony. I might not see the results, może jeszcze nie widzę rezultatów, but your life is doing its job, ale Twoje życie wykonuje swoją pracę, a moje ciało jest odnawiane. W 1 Mojżeszowej 26 powiedziałeś, my body's created perfect, że moje ciało zostało stworzone doskonałym, perfect, i ja widzę się doskonałym, and you say symptoms, i mówisz, symptomy, come out. Wyjdź. Get out. Wyjdźcie. You will not stay. Nie będziecie we mnie. The devil resists. Diabeł się opiera. He gives you a little bit of pain. Daje wam gdzieś jakiś ból. Say, hey, devil, a ty mówisz, diable? Did you not hear? Czy nie słyszałeś? I was prayed for. Modlili się o mnie. You were kicked out. Zostałeś wykopany. So take all of your symptoms, więc bierz swoje symptomy i wynoś się stąd. I am submitted to the word of God. Ja poddaję się Bogu. By his stripes I'm healed. Jego rany mnie uleczyły. You get out and never come back. Wyjdź i nie wracaj. And then it leaves temporarily. I on odchodzi na chwilę. And then he attempts to come back again. I znowu wraca za jakiś czas. And you tell him the same thing. A ty mówisz mu to samo. That is how you know, i to jest, w jaki sposób poznajesz, i diabeł poznaje, God, że poddałeś się Bogu. And your resistance, i twój opór will not stop, nie zatrzyma się. Until you do this, tak długo, jak będziecie to robić, your resistance is temporary. Wasz opór jest tymczasowy. In order for your resistance to be permanent, żeby wasz opór był ciągły, you have to be grounded here. Musicie być ugruntowani that tutaj. Is the only thing that will keep you, to jest jedyny sposób, żeby was trzymać, utrzymać as was long w oporze, as it takes, tak długo, for this to be gone. Aż to zniknie. That is the truth of the word of God. To jest prawda Bożego Słowa. Amen. So let's take a break.